No okej, okay, witam Państwa w jeszcze jednym tutorialu na temat tekstu. Zapomniałem dodać o takiej możliwości jak pisanie kolorowymi napisami. Kolorowe napisy widać już teraz na ekranie. Jest to zwykły obiekt tekstowy, który mogę edytować. Więc jeżeli wpiszę dodatkowe litery, na przykład ko, na przykład lorowe, okay, to będą napisy w odpowiednich kolorach. Jest to bardzo prosty efekt. Wystarczy tylko do takiego napisu dodać wiele różnych materiałów, a następnie każdy z tych materiałów skojarzyć z nieco inną literą. Aby taką opcję zrobić, wykorzystam ten napis o treści tekst. Wchodzę do tego napisu i teraz zaznaczam jedną z liter, na przykład taką literę jak K. Przechodzę następnie do zakładki z materiałami i dodaję nowy materiał. Ten nowy materiał dotyczy domyślnie całego tekstu i cały tekst jest do tego materiału już przyporządkowany. Dodaję teraz następny materiał z pomocą znaku plus i w tym nowym materiale, w tym nowym kanale raczej, dodaję nowy materiał. I teraz ten nowy materiał mogę ustawić na dowolny kolor, na przykład na jakiś ładny, jasno-żółty. Aby ten mój znak zaznaczony, ta litera K, była do tego materiału przypisana, muszę nacisnąć przycisk Assign. I w tym momencie widać, że ona już w zaznaczeniu zmieniła lekko kolor, a jeżeli ją odznaczę, to będzie żółta. Jest to sposób na ustawienie różnego rodzaju kolorowych napisów i później podczas edycji te kolory są zachowywane, więc można je wykorzystywać do zrobienia jakichś bardziej efektownych animacji. Oczywiście przypominam, że tekst można później elegancko wyekstrudować i dostać całkiem przyjemnie wyglądające napisy. Ok, to już jest chyba wszystko z całego tego, powiedzmy sobie, kursu dotyczącego liter czy też tekstu. No i cóż, myślę, że gdyby były jakieś pytania, to poproszę po prostu o te pytania w komentarzach. Powodzenia życzę i do zobaczenia.